Witam Państwa. Dziś w programie poświęconym zagadnieniom ekonomii społecznej człowiek, który dzięki swojej pasji otrzymał interesującą pracę. Pieniądze, które zarobi, są dla niego sprawą wtórną. Pomyślmy, ile moglibyśmy zyskać, gdybyśmy kochali swoją pracę tak, jak Paweł Lis. Wszystko zaczęło się od tego, że znajomy mojego taty zabierał mnie na różne wyjazdy po mieście, tak żebym po prostu nie siedział w domu w wakacje. Korzystaliśmy z transportu miejskiego. Stopniowo zaczęło mnie to wszystko fascynować. Zwracałem uwagę na numery autobusów, rejestracje, numery boczne, prawda, rozkłady jazdy również. Początkowo nawet rodzice uważali, że to jest hobby jakieś dziwne. No, de facto jest to ono dosyć niespotykane. Najpierw to były emocjonalne przejażdżki autobusem. W danej miejscowości, jeżeli byliśmy poza hełmem, nie przypuszczałem, że dalej to będzie kontynuowane. Sądziłem, że ta jego pseudodziecięca pasja z czasem minie. Ja urodziłem się w 1986 roku, więc ogórków nie pamiętam. No generalnie moja epoka to są modele lat 80., głównie polska produkcja, czyli były to Jelcze M11, Autosany H935, Jelcze PR110. No jeżeli mamy miasto, w którym jest tylko jedna marka, na przykład tylko Solarisy, no to generalnie trochę jest nudno. Różnorodność ubogaca, że tak powiem, doznania właśnie z jazdy. Dlatego dobrze, że w Lublinie jest jeszcze jakaś różnorodność taborowa. Skończyłem studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie na kierunku matematyka z informatyką. Już w czasie studiów można było odbyć praktyki zawodowe, więc wybrałem chełmskie linie autobusowe. Po prostu siedziałem sobie w zajezdni razem z dyspozytorem, pomagałem w codziennych obowiązkach i tak poznawałem to od kuchni. Paweł Lis został zatrudniony w Zarządzie Transportu Miejskiego od 1 czerwca w dziale zezwoleń i przewozów. Ten dział zajmuje się ustalaniem tras, po których jeżdżą autobusy i trolejbusy, rozkładami jazdy, przyjmowaniem wniosków od pasażerów, a także wydawaniem zezwoleń na te przewozy. I pan Paweł Lis będzie się zajmował właśnie koordynacją rozkładów jazdy na wspólnych odcinkach tras, ustalaniem też tych tras. Podmiana kierowców następuje gdzieś na trasie, gdzieś mniej więcej po 1/4. Zatrudnienie osoby, czy ona jest niepełnosprawna, czy jest pełnosprawna, występuje tylko i wyłącznie w drodze naboru. Nabór jest publicznie ogłaszany i kandydaci, którzy są zainteresowani, zgłaszają się i tak samo osoba niepełnosprawna jak pełnosprawna musi spełnić określone kryteria i tam dysponować odpowiednią wiedzą. I to akurat, jeśli chodzi o pana Lisa, no to on się wykazał zadowalającą znajomością programu Busmana, o to nam głównie chodziło. Także po prostu wygrał konkurs. Głównym zadaniem, jakie stawiał przede mną ZTM, to szeroko rozumiana inżynieria ruchu, a więc projektowanie rozkładów jazdy, przydział autobusu odpowiedniej wielkości do danej linii. Wszystkie zajęcia wykonuję w domu. Jeżeli potrzeba, to oczywiście przyjeżdżam do Lublina. Rozliczam się ze swoimi przełożonymi. Czuję zdecydowanie wielką odpowiedzialność.
Sądzę, że współpraca będzie się układała, dlatego że trzeba dodać, że pan Paweł Lis jest miłośnikiem komunikacji miejskiej. Kiedy u nas startował w konkursie, okazało się, że zna wszystkie trasy linii komunikacji miejskiej, zna świetnie topografię miasta, mimo że mieszka w Chełmie. Wydaje mi się, że ta praca, którą w tej chwili otrzymał, to jest w pewnym zakresie na pewno spełnienie jego życiowych marzeń, bo potencjał na pewno intelektualny ma, ale są pewne bariery, jak wszędzie dla osób niepełnosprawnych. Po prostu wspaniałe, że szczęście się tak do mnie uśmiechnęło.